Witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was kawałek, można powiedzieć, topu czy sweterka, obojętnie co, bluzeczki. Dzisiaj pokażę Wam tylko ten V wykrój pod szyją, jak można go dekoratywnie zrobić. Zobaczcie, tak to wygląda z takim malutkim ażurkiem tutaj po bokach. Jak zrobicie już przód Waszego sweterka, na przykład widzicie, że ja tylko mały kawałek tego zrobiłam jako przykład dla Was. Tutaj nic nie ma, to jest po prostu tylko, widzicie, że jest tylko jako przykład dla Was. Jak już zrobicie na przykład od dołu do góry wszystko, to możecie zrobić ten V wykrój w tym sweterku i później normalnie plecy całkiem normalnie dziergacie, zszyjecie i tak dalej, i tak dalej. Ten V wykrój tutaj jest bardzo łatwy do zrobienia. Pokażę Wam, jak się go robi. Ja już zrobiłam kawałeczek, mam gotowy, przygotowany i dzisiaj z Wami pokażę obie strony, jak to robić. I tak, moi drodzy, zrobię dzisiaj z Wami, nie będę całego wykroju, wycięcia tego V robiła z Wami. Zrobię z Wami kilka rzędów, żeby Wam po prostu pokazać, jak to się robi. Robicie to, przepraszam, do tego momentu, kiedy osiągniecie tą odpowiednią wysokość, ten odpowiedni wykrój Waszego przodu, Waszego V. I oczywiście musicie liczyć się z tym, że tu na ramiona musi zostać odpowiednia ilość oczek, żeby później przód i tył zszyć. Tył bluzeczki czy sweterka robicie identycznie jak przód, tylko zamykacie oczka całkiem normalnie i później zszywacie ramiona. No i oczywiście tu boki na rękawki zostawiacie. Coś jeszcze chciałam Wam dodać do tego? Chyba nie. To chyba wszystko. Może jeszcze tylko to, że nie próbowałam tego wykroju, tego wycięcia robić reglanem. To znaczy, nie mogę Wam, jeżeli zadacie mi pytanie, nie mogę Wam na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jeszcze nie próbowałam tego, jak to zrobić reglanem od góry. Więc nie mam żadnej informacji na ten temat, dlatego nie będę Wam nic odpisywała. Zanim zacznę Wam jakieś głupoty, bzdury pisać, to lepiej nic nie mówić. Ja z Wami będę robiła dzisiaj taki mały przykład. Wy oczywiście macie tą liczbę oczek, która jest Wam potrzebna na przykład na Wasz top czy na Wasz sweter. Tą szerokość, tą liczbę oczek. No i dzielicie tą robótkę. Jak już dojdziecie do tego momentu, gdzie chcecie zrobić ten wykrój, jak robicie tutaj od dołu ściągacz, później prosto, prosto, jak dojdziecie do tego momentu, gdzie już chcecie zrobić ten wykrój, to tą liczbę oczek, którą macie tutaj na drucie, dzielicie na dwie części. To znaczy środek odliczacie środek. Popatrzcie, tu jest środek mojej robótki. I tak, oczko brzegowe, prawe, 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 marker i do środka dwa oczka po tym czerwonym markerze. Środek robótki, dwa oczka do następnego markiera. I Wasze oczka prawe i brzegowe. W moim przypadku, co jest znowu z tym głazem, nie tak jak powinno być. W moim przypadku jest 40 oczek. Ja mam na tym przykładzie, który z Wami będę robiła, mam 40 oczek plus 2 oczka brzegowe. Jedno oczko brzegowe, brzeg, drugie oczko brzegowe. Tu jest mój środek, gdzie jest u mnie żółty marker.
Po oczku brzegowym 18 oczek przerabiam do czerwonego markera, to znaczy po 18 oczkach, 18, nakładam markier. Zostawiam przed środkiem 2 oczka. Po środku zostawiam 2 oczka. Markier, 18 oczek. Jak tą sumę teraz policzycie razem, to wychodzi mi 40 oczek plus 2 brzegowe. 36 plus 4 plus 2. A więc w sumie z brzegowymi 42 oczka. Wy obliczacie tą sumę, jeżeli macie na przykład 100 oczek, to robicie to wszystko tak samo jak ja w tej chwili. 100 plus 2 brzegowe. Obliczacie tutaj jedną część, kładziecie marker, 2 oczka do środka, 2 oczka po środku, marker i znowu drugą część. W sumie jest to bardzo łatwe. Ja, tak jak powiedziałam, zrobię z Wami kilka tych rzędów, może z 3 rzędy zrobimy razem i wtedy już możecie projektować, planować Wasz projekt i robić na przykład tunikę z takiej. Jeszcze taka krótka informacja, zanim zaczniemy robić. Ja sobie przygotowałam długą agrafkę, bo oczka, które robimy najpierw jedną stronę. Robimy najpierw prawy drut, prawą stronę, a więc te oczka możemy sobie położyć na agrafce dużej, czy na kawałku włóczki, żeby one sobie tam odpoczywały do momentu, kiedy zakończycie tą prawą stronę. Ja to przełożę na dużą agrafkę. Wy zróbcie z tym, co chcecie. Możecie to zostawić na drucie i wziąć jeszcze trzeci drut i trzecim drutem pracować. To już tylko zależy od Was. A więc rozpoczynamy. U mnie jako pierwsze jest oczko brzegowe oczywiście, które zdejmuję, nie przerabiam. Następnie przerabiam wszystkie oczka na prawo, do pierwszego markiera, przed tym pierwszym markierem muszą Was zostać 3 oczka, a więc tutaj do tej pory, do markiera, tylko prawe oczka przerabiam. Raz, dwa, trzy. Tak. Robię narzut po tych oczkach, które tu przerobiłam po brzegowym prawymi, robię jeden narzut i 3 oczka ostatnie, te, które są przed markierem, wsuwam prawy drut pod tylnie ich ścianki, popatrzcie, w ten sposób, przyciągam włóczkę i robię 3 oczka razem z nakłonem na prawo. Pamiętajcie o tym narzucie. 3 oczka razem z nakłonem na lewo, przepraszam. To oczko, które tutaj powstało, ma skłon w lewą stronę. Przekładacie markier. Kolejne oczko przed tym środkowym tu markierem robicie na prawo. I ostatnie przed środkowym markierem na lewo. I teraz ten środkowy markier w sumie nie jest potrzebny, a więc możecie go odrzucić na bok. Bierzecie Waszą agrafkę, czy dodatkowy osobny drut, czy włóczkę i przenosicie sobie te oczka, razem z markierem je przenieście na tą agrafkę. My tylko pracujemy w tej chwili prawą stroną. A więc u mnie one sobie poleżą do momentu, kiedy zakończę to i wtedy oczywiście tą lewą stronę również Wam pokażę. Tak, przeniesione i odwracam na moją robótkę. Popatrzcie, te sobie tutaj wiszą, leżą sobie tak długo, aż zakończycie tą prawą stronę Waszą. Jesteście teraz z lewej strony Waszego sweterka i tak, pierwsze oczko zdejmujemy, to jest oczko brzegowe. Kolejne oczko przerabiamy na lewo,
marker przenosimy, te trzy oczka, które robiliśmy razem, przerabiamy na lewo, narzut na lewo. A więc wszystkie oczka tutaj z lewej strony przerabiamy aż do końca lewymi oczkami. Również ostatnie oczko, ponieważ to jest oczko brzegowe i ja je przerabiam zawsze na lewo. Jeżeli wy przerabiacie na prawo, to możecie robić tak, jak wam się to najbardziej podoba. Mi najbardziej odpowiada brzeg, kiedy pierwsze zdejmuję, a ostatnie przerabiam na lewo, bo wtedy wychodzi taki wzór łańcuszkowy i jest wtedy lepiej zszywać części tego sweterka. I ostatnie oczko lewe. Kolejna prawa strona. Oczko brzegowe i oczka prawe. Przerabiamy znowu te oczka na prawo do momentu, kiedy nam zostaną trzy oczka przed markierem. Jak widzicie, tu jest, to się stale powtarza, stale w ten sam sposób robicie. Dlatego zostawcie sobie ten markier, tak jak ja tu zostawiam markier i później te dwa po markierze, bo wtedy jest wam łatwiej to zapamiętać, kiedy macie robić te trzy oczka razem. A więc zostały przed markierem znowu trzy oczka, robicie narzut i znowu wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek, przeciągacie włóczkę i robicie z trzech oczek jedno ze skłonem w lewą stronę. Przenosicie marker, jedno oczko prawe i oczko brzegowe na lewo. I znowu odwracamy naszą robótkę i jesteśmy znowu z lewej strony. I znowu w tym wypadku robimy wszystkie oczka na lewo. Pierwsze zdejmujemy bez przerabiania. Kolejne oczka przerabiamy na lewo, włącznie z narzutem. Robimy ten narzut na lewo, dlatego żeby powstał nam tam otworek. To wtedy taki ażurek tam nam wychodzi, który po prostu jest dodatkową taką dekoracją tego wycięcia V. Wszystkie oczka na lewo. I zaraz jeszcze raz wam to pokażę i później możemy zacząć już lewą stronę robić. Oczko brzegowe. Tak. I znowu jesteśmy z prawej strony i z prawej strony powtarzamy wszystko to samo. Znowu brzegowe. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Miałam 15 do markiera, jest 13, narzut, 3 oczka razem ze skłonem w lewą stronę. W ten sposób. Marker przenoszę i znowu robię jedno prawe i oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracacie waszą robótkę i znowu robicie lewą stronę, no tak, lewą stronę waszego projektu, waszego sweterka przykładowo. Wszystkie oczka przerabiacie na lewo, marker przenosimy, narzut robimy na lewo i tak dalej, i tak dalej. Ja to teraz dokończę i później przejdziemy na tą stronę, gdzie w tej chwili moje oczka odpoczywają sobie na agrafce. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Gotowe. Zobaczcie, co nam tutaj wyszło. Widzicie ten ażurek? Te trzy oczka razem, które mają skłon w lewą stronę. Ja teraz przeniosę sobie te te oczka na osobny drut i wtedy zdejmę te oczka z tej agrafki i będziemy robili dalej tą lewą stronę. Oczywiście również kilka razy wam to pokażę.
i później możecie już sobie to wykorzystać na Wasz projekt. To bardzo fajnie wygląda na takich topach wiosennych czy letnich, taki wykrój. Tak, to zostawiam. I teraz tak, te oczka z tej agrafki przenosicie, po prostu całkiem normalnie przenosicie na jeden z Waszych drutów i będziemy robić, ja teraz się zastanawiam, bo ja mam ten drut tak, w tą stronę. Ja mam ten drut z tą kulką z tyłu i nie chciałabym tutaj zrobić jakiejś pomyłki. Wy oczywiście jak dojdziecie do końca z tą Waszą prawą stroną, którą akurat robiliśmy, to kończycie na ramieniu, zamykając wszystkie oczka. Nie musicie tego przenosić tak jak ja przeniosłam tutaj na drut, bo zakończyliście, już zrobiliście tak jak ja tutaj w tym, zrobiliście zakończenie na ramieniu. A więc zamykacie te oczka. Ja to zrobiłam, zostawiam na drucie, ponieważ będzie lepiej, żeby Wam to pokazać. Ten koniec, gdzie są moje nożyczki, ten koniec obcinam tutaj, bo nie jest mi już potrzebny. Zakończyłam ramię jedno. I teraz ten koniuszek, który tutaj obcięłam, przykładacie sobie do Waszej lewej strony, do Waszego lewego drutu. W ten sposób i rozpoczynamy lewą część. Pierwsze oczko normalnie, jak wiecie, zdejmuję. W tym przypadku, kiedy tutaj sobie tego nie mocuję nigdzie, przerabiam to oczko na prawo, wsuwając drut pod przednią ściankę. Kolejne oczko prawe, marker przenosimy. I teraz tak, moi drodzy, ja robię nieklasycznym sposobem, nie dziergam klasycznym sposobem prawych oczek, to znaczy klasyczny sposób to jest wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, wyciągamy włóczkę, robimy prawe oczko. Ja, na pewno wiele z Was zauważyło, że ja robię prawe oczka wsuwając prawy drut pod tylnią ściankę, a więc muszę te tylnie ścianki muszą być u mnie z przodu, żebym miała ładny skłon w prawą stronę. Jeżeli Wy robicie klasycznym sposobem, to znaczy od przodu, nie musicie tego teraz, co ja robię, też robić. Nie musicie tego. Popatrzcie, te tylnie ścianki muszą być u mnie z przodu, a więc jeżeli robicie tak jak ja, to musicie to najlepiej przekręcić, tą tylnią ściankę położyć z przodu. I teraz dopiero mogę przerobić te trzy oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Jeżeli nie robicie klasycznym, to od razu bez przekręcania tej tylnej ścianki wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki i przeciągacie włóczkę, robiąc z trzech oczek jedno oczko z nakłonem w prawą stronę. Tam robiliśmy w lewą stronę, tu w prawą stronę. Następnie robimy jeden narzut i wszystkie oczka do końca przerabiamy na prawo. Ostatnie oczko przerabiamy znowu na lewo, bo to jest nasze oczko brzegowe. Odwracacie robótkę, brzegowe zdejmujemy i wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Te oczka, które robiliście trzy razem ze skłonem na prawo, przerabiacie również na lewo i narzuty także na lewo. Te narzuty robimy na lewo, dlatego żeby powstał nam ten malutki ażurek tam. Po markierze jedno lewe i brzegowe też na lewo. Tylko tutaj popatrzcie, poluzowało mi się to oczko, a więc podciągnijcie sobie tą nitkę, którą przyłożyliście, przeróbcie to na lewo, odwróćcie Waszą robótkę
I teraz tak, ta nić, która tutaj wisi, najlepiej ją troszeczkę mocniej podciągnąć, albo po prostu tutaj jakoś sfastrygować. Teraz to oczko pierwsze zdejmuję, brzegowe, kolejne oczko przerabiam na prawo. I znowu markier i znowu trzy razem ze skłonem w prawą stronę. Tylnie ścianki kładę do przodu u mnie, troszeczkę sobie poluzuję, żeby łatwiej wsunąć tą prawą igłę, ten prawy drut i pod przednimi ściankami i przeciągamy włóczkę. I teraz robimy znowu narzut. A więc trzy razem ze skłonem na prawo, narzut, resztę oczek przerabiamy na prawo. Jeszcze raz z Wami to zrobię, powtórzymy to jeszcze raz. Jeżeli już wiecie, na czym to polega, to możecie mnie wyłączyć. Nie musicie mnie słuchać i oglądać do końca. Ja to jeszcze raz powtórzę dla tych z Was, którzy są początkujący i dopiero się uczą. Brzegowe. Wszystkie oczka z lewej strony robimy na lewo. Do końca lewymi oczkami. Pamiętajcie, że narzuty również na lewo. Tu były te trzy razem. Markier przenosimy po markierze lewe i ostatnie brzegowe również na lewo. Znowu możecie troszeczkę tą podciągnąć. I przechodzimy na prawą stronę, a więc znowu brzegowe zdejmujemy. Jedno prawe, markier, ja zamieniam w ten sposób. Wsuwam prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek, robię z trzech oczek jedno. Narzut. I reszta oczek jest przerabiana znowu na prawo. Ostatnie oczko na lewo brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie kolejny lewą stronę. Wszystkie oczka na lewo. Później odwracacie robótkę. Znowu robicie to samo, co w tej chwili zrobiliśmy. To znaczy do markiera pierwsze brzegowe, jedno prawe. Po markierze trzy razem, narzut i tak dalej, i tak dalej. I tak, moi drodzy. Tak to wygląda w ten sposób. Widzicie, tutaj ten ażurek powstaje z każdej strony. Dlaczego robię, jeszcze może szybciutko, dlaczego robię brzegowe pierwsze, zdejmuję, ostatnie przerabiam na lewo? Dlatego, że powstaje mi wtedy tutaj taki ładny, czyściutki, delikatny łańcuszek. Również tu, jak widzicie, jest wszystko bardzo ładnie. Dlatego, że później, jak będziecie zszywać przednią część i tylnią część, to macie te oczka brzegowe. Ja może trochę bliżej do Was przyjdę, to będzie trochę lepiej widoczne. To macie wtedy te oczka brzegowe, bardzo fajnie widoczne, popatrzcie. Jest łatwiej zszywać te części, bo wchodzicie pod te brzegowe oczka. Jeżeli będziecie robili prawe oczko, przerabiali pierwsze, znaczy pierwsze oczko brzegowe przerabiali na prawo, lewe też na prawo, to powstaną Wam tutaj takie supełki się porobią i wtedy jest, przynajmniej dla mnie, jest troszeczkę ciężej zszywać te strony. Tu powiecie na pewno, dlaczego ona to robi, bo przecież tutaj nie zszywamy. Dlatego ona to robi, żeby to było ładne, czyściutkie, gładkie, a nie jakieś tutaj supełki. Dobrze? To wszystko, moi drodzy. Bardzo będę się cieszyła, jeżeli będziecie mogli wykorzystać, czy wykorzystacie to na Wasz projekt, na Wasz sweterek letni, bluzeczkę, top, obojętnie co.
Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za to, że odwiedziliście znowu mój kanał. Już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo. Życząc Wam miłego, słonecznego dnia. Zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.